Witam Was na kanale Polska Flora i Fauna. Polska Czerwona Księga Zwierząt to rejestr stanu polskich gatunków. Zawiera 7 kategorii, zaczynając od zwierząt wymarłych przez zanikłe, zagrożone, aż do gatunków niezagrożonych. Dzisiaj opracujemy pierwszą kategorię, w której znajdziemy dwa gatunki wymarłe – tarpana i tura. Zanim zaczniemy, podsyłamy Wam link do naszego Instagrama, który znajdziecie w opisie. A żeby być z nami na bieżąco, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Za wszystko bardzo dziękujemy. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Tarpan, wymarły dziki koń. Zamieszkiwał obszary Europy Zachodniej aż do Alaski. Liczył od 110 do 145 cm wysokości w kłębie, a jego masa wynosiła od 300 do 450 kg. Umaszczenie jego było koloru brązowego, kremowego, lecz najczęściej mysiego. Preferował tereny otwarte lub luźno porośnięte przez drzewa. Proces wymierania spowodowany był przez człowieka. Zaczął się już w starożytności, gdzie tarpan był obiektem polowań ze względu na smaczne mięso. Z nadejściem epoki kamienia łupanego ludzi zaczęło przybywać, więc zapotrzebowanie cały czas rosło. W kolejnych latach tarpany zaczęto postrzegać jako intruzów. Niszczyły pola uprawne i zapłodniały domowe klacze. A z takiego związku źrebaki były bardzo trudne do okiełznania. Zadziwiający jest fakt, że mimo krzyżowania się koni, tarpany czystej krwi przetrwały prawie do końca XIX wieku. Uważa się, że ostatni wolny tarpan zginął przypadkiem, kiedy chciano go złapać i przetransportować. W Polsce podjęto działania związane z ochroną tarpana. Na początku w okolicach Puszczy Białowieskiej utworzono rezerwat. Następnie przekazano tarpany do prywatnego zwierzęcia zamojskich koło Biłgoraja. Kiedy w Polsce nastały ciężkie czasy, tarpany przekazano miejscowym rolnikom, którzy je rozmnażali z innymi małymi konikami. W okresie międzywojennym w okolicach Biłgoraja zauważono małe, krępe, niesamowicie odporne koniki. Wszystkie te, które przypominały tarpany, wykupiono. Ale już nie możemy ich nazywać tarpanami. Teraz są to koniki polskie. Na świecie istnieje prawdopodobnie tylko jedno zdjęcie obrazujące żywego tarpana. Niestety nie możemy mieć żadnej pewności, czy jest to na pewno dziki koń, bo jak podają źródła, zwierzę na zdjęciu ma zbyt długą grzywę, aby być tarpanem. Tur, wymarły dziki byk. Ziemię zamieszkiwał już 2 miliony lat temu. Przebywał na terenach Indii, Europy, Syberii, Azji Środkowej oraz Afryki Północnej. Liczył od 160 do 190 cm w kłębie. Masa byka wynosiła od 800 do 1000 kg. Zamieszkiwał głównie lasy mieszane, poprzecinane łąkami, zaroślami, a czasami odwiedzał pola uprawne. Tur był gatunkiem roślinożernym. Zjadał trawy, liście, żołędzie, a także tużyce. I stąd prawdopodobnie jego nazwa – tur, turzyca. Co ciekawe, potrafił zanurzyć łeb w wodzie i zjadać roślinność podwodną. Proces wymierania spowodowany był przez człowieka. W czasach Imperium Rzymskiego tury walczyły na arenach. W późniejszych latach tur był celem szlacheckich oraz królewskich polowań. Doprowadziło to do tego, że tur był gatunkiem zagrożonym już w średniowieczu. Władysław Jagiełło wydał dekret, który zabraniał polowania na tura. Następnie zakładano rezerwaty i zatrudniano leśników tylko po to, aby opiekowali się turami. Niestety nie przyniosło to poprawy i ostatnia samica padła w 1627 roku na terenie Puszczy Jaktorowskiej. Mimo że to gatunek wymarły, został zapamiętany do dnia dzisiejszego. Między innymi widnieje w herbach miast, Bielska Podlaskiego czy Chojnic oraz w powiedzeniach silny jak tur. Zaciekawić Was może fakt, że podjęto próbę rekonstrukcji tura i to blisko 100 lat temu, jeszcze przed II wojną światową, gdzie już wtedy tura nie było na świecie od ponad 300 lat. Bracia Heck uznali, że gatunek nie wyginie tak długo, jak długo żyją jego geny. A według nich geny tura żyły w różnego rodzaju krowach. I tak zaczęto sprowadzać najbardziej agresywne osobniki krów z całego świata. Udało im się stworzyć coś bardzo przypominające tura i stado wypuszczono do jednego z parków narodowych w Niemczech,
gdzie siały postrach wśród lokalnej ludności, o czym dowiadujemy się z listów. Tury braci Heck trafiły także do naszej Puszczy Białowieskiej, gdzie zostały wybite tuż po wojnie przez leśnych bojowników. Mimo to wytwór braci Heck możemy oglądać do dnia dzisiejszego w różnych zakątkach świata. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami i dajcie znać, czy byście chcieli kontynuację Wielkiej Czerwonej Księgi Zwierząt. A tymczasem bywajcie zdrów. Cześć.